Charakternym człowiekiem był mój tata świętej pamięci. Jeden i drugi dziadek, których niestety nie miałem przyjemności poznać z uwagi na to, że jeden został zamordowany przez okupanta, czyli hitlerowców, i drugi też. Tylko jeden bohater z armii Hallera, który walczył we Francji, zginął niejako za rodzinę, bo nie chciał, żeby rodzina zamarzła. Rosjanie rzucili bombę na Ziemowita i wypadły wszystkie szyby z kamienicy. Dziadek, ponieważ walczył, tak jak wspomniałem, w armii Hallera, znał perfekt w mowie, w piśmie kilka języków, między innymi niemiecki i francuski. I proszę sobie wyobrazić, że zagadnął do policjanta Banszuca kolejowego w ten sposób, że mówi do niego zatrzymany, Niemiec zadał mu pytanie, skąd, dlaczego tę szybę niesie i w jakim celu. No to powiedział, że no to był u kolegi, ponieważ stało się tak, jak się stało, nie ma szyb i nie chce, żeby mu dzieci zamarzły, a dzieci miał wówczas siedmioro. No to ten sześcioro. No to ten Banszuc mówi, okej, mówi, no to skoro już tak dbasz o tę rodzinę, to tak po niemiecku. On mówi, ale ja ci, mówi, muszę cię zapytać, mówi, a masz jakiś dokument na to, że tę szybę kupiłeś w jakiś sposób i tak dalej. No wiadomą rzeczą było, że no nie, no bo skąd, czasy takie, a nie inne. No to niewiele się namyślając, nie konsultował tego z nikim, miał psa olbrzymiego i mówi do niego, słuchaj, to ja cię w takim razie, bo dziadka koledzy stali, bo zawsze oni byli z organizacji AK, to było taki porządek, naprawdę super ludzie, że jeden za drugim po prostu chodził i pilnowali się nawzajem. Niekoniecznie dlatego, żeby go sprawdzić, czy on jest lojalny wobec tej organizacji i tak dalej. Niemniej jednak chodziło o co? Żeby zachować maksimum bezpieczeństwa dla tych ludzi, bo to byli ludzie wartościowi. Ludzie, którzy naprawdę walczyli za ojczyznę i tak dalej. No i niestety bandyta niemiecki powiedział do niego, że za to, że nie masz tego dokumentu, czyli ukradłeś, jesteś przestępcą, cię skazuje na śmierć. Zastrzelił dziadka z zimną krwią. Ojca siedmiorga dzieci. O dziadku opowiedziałem. A drugi dziadek Marciniak, dla mnie bohater. Był cieślą. Gdzieś tam, powiedzmy, urodził się chyba na Podlasiu, ale przybył tu do Warszawy, słuchajcie. I był na tyle zdolnym człowiekiem, jak to ludzie ze wschodu, mam na myśli wschód Polski, na tyle był zdolny, że został cieślą. Cieślą i tam pomalutku doszedł do majstra jakiegoś tam, prawda, nadzorującego budowę mostu Kierbedzia. Mój dziadek, Karol Marciniak, budował most Kierbedzia. Ja mówię nieraz wśród ludzi, których na przykład spotykam gdzieś nad morzem, gdzieś tam i mówię, no most Kierbedzia? Co to za most? To w Polsce? Pytają, no tak, w stolicy. No ale mój dziadek właśnie budował ten most Kierbedzia i w czasie działań wojennych, to była okupacja, właśnie przy ulicy Dziewanny był wychodek. Była kamienica, nie było toalet. Teraz to jest po prostu bajka. Był wychodek i wychodek miał nieduże takie, powiedzmy, wymiary, natomiast no, było kilka kabin. No, pamiętam doskonale ten wychodek. No i sufit w tym wychodku był drewniany i prześwit taki, znaczy taka delatacja, jak ja to nazywam, przestrzeń, w której tam było jakieś ocieplenie, kotki sobie tam spały. I dziadek wpadł na genialny pomysł, że jak będzie łapanka, była często, zerwał ten sufit wewnątrz, w tym wychodku i zrobił schowek na 9 ludzi. Dorosłych mężczyzn, bo takich wybierali gestapowcy, bandyci. No i proszę sobie wyobrazić, że wybudował ten schowek, zakończył ukryte takie wejście do niego i tak dalej. I trzeba było, że takiego niefart miał po prostu, bo on by
on by przeżył to wszystko. Niefart miał do tego stopnia, że był zajęty w domu czymś tam, prawda? I krzyczą ludzie, łapanka, łapanka, to ci mężczyźni, nura tam do tego schowka. No i schowało się kilku tam tych sąsiadów. Dziadek dopadł tam jako ostatni. A oni mówią, wypierdalaj, nie ma dla ciebie miejsca. A mówi, jak to nie ma dla mnie miejsca? I tam jednego usiłował, ale się przykuł jeden do drugiego i dziadek odpuścił, oni się zamknęli. Dziadek uciekł po drugiej stronie Ziemowita, tu gdzie jest kościół, zaraz tak po prawej, patrząc w stronę kościoła, od strony dziewanny. Uciekł w zboże. Rosło zboże. No i proszę sobie wyobrazić, że w tym zbożu siedzi, Niemcy jako szalali, biegają tam, łapią każdego napotkanego faceta, młodzież czy małolata. A dziadek siedzi. Niemiec stanął, patrzy na to zboże i tak się zastanawia. Pewnie tam się ukryli, nie? No i serię puścił po tym zbożu, ale nikogo jakoś tak nie trafił. Zaczyna kwilić dziecko. Od dziadka jakieś 20 metrów. Płacze. Matka przytula to dziecko, zakrywa mu buzię i nie wie co robić. A Niemiec słyszy to kwilenie. Tylko nie był przekonany co i jak, nie? A ta kobieta widzi tego mojego dziadka Karola i błagającym wzrokiem mówi mu, że ona chce przeżyć z tym dzieckiem, że ona chce dalej żyć, że to nie chciałaby zginąć. Co robi Karol? Marciniak wstaje i wychodzi do bandyty. Bandyta pakuje go na pakie, odpuszcza kobiecie, nie wiedząc nawet o jej istnieniu. No i wywożą dziadka Karola do Oświęcimia i tam go zgładzili. Nie ma grobu, mój dziadek. Nie ma, po prostu nie ma. No takie były czasy. Przysłali jakieś tam dokumenty Niemcy, że po prostu został zgładzony, nie? No i drugiego dziadka też mnie pozbawili. Wracając do mojego dziadka Marciniaka. Tak. Charakternym człowiekiem on był. A dlaczego jego sąsiedzi, którzy uratowali się dzięki mojemu dziadkowi, nie byli charakterni w tym momencie? Nie stać ich było na to, żeby być człowiekiem, mężczyzną. Prawdziwy mężczyzna by tak nie postąpił, jakby wiedział, że to ten gość, który prosi i krzyczy wypierdalać tam, bo ja chcę wejść, miejsce by się znalazło. Ja bynajmniej bym tak zrobił. Jakbym znalazł się w takiej pozycji, wypadki są na ulicy, no znajdujesz się w pewnym momencie w miejscu i czasie nieodpowiednim i giniesz. Albo jesteś inwalidą. A mój tata, bohater z Jugosławii, który uciekł z Dachau, z obozu dla politycznych, też Akowiec, był profosem w oddziałach niejakiego Józefa Broz Tito. I jak wrócił tu, to no niestety była taka sytuacja, jaka była. Polacy wiedzieli o tym doskonale, że jak wychylą się przeciwko obecnej, wówczas władzy panującej, mafia, no ja to nazywam mafia. Mafia rządziła i mafia po prostu skaperowała mojego ojca, bo dowiedziała się, że człowiek jest no, już żonaty, ma dziecko i tak dalej i go zatrudnili u siebie w resorcie, czyli w kryminale. No ale mój ojciec nigdy nie należał do partii i zawsze był przeciwny. W domu nie poruszał tego rodzaju rzeczy, co tam się dzieje w miejscu pracy i tak dalej. Przykro mu było, że pracował w takim tym, ale no nie miał innego wyjścia. Dowiedzieli się, że był profosem w armii tej Józefa Broz Tito, no to mu zaproponowali pracę w resorcie, czyli w więziennictwie. No i pracował. Kim tam był? Mój ojciec resocjalizował ogólnie, można powiedzieć, po szczeblach tamtej tej kariery, resocjalizował przestępców, niejednokrotnie bandziorów z górnej półki. No ale
To był mój ojciec. On mi dał życie, on mnie wychował na porządnego człowieka, pomimo tego, że obracałem się w takim towarzystwie, że nie jednemu skóra by ścierpła na plecach, na czole i na pośladkach, jakby zobaczył tych moich kolegów. Natomiast nie w tym rzecz. Ojciec mój był na tyle kozakiem, troje nas było, jechaliśmy, wracaliśmy tutaj z Targówka od jego mamy, Pauliny, niech jej ziemia lekką będzie, bo naprawdę była przesympatyczną, przeuroczą moją kochaną babcią, druga bronia tak samo. I proszę sobie wyobrazić, ludzie, którzy widzieli mojego ojca w więzieniu, osadzeni, prawda, więźniowie, widzieli w nim w porządku gościa. Dlaczego? Dlatego, że jak widział ojciec krzywdę, że jeden drugiemu robi krzywdę i tak dalej, to on po prostu reagował, nie pozwalał na to. No i w pewnym momencie wsiadła grupa w ilości dwóch czy trzech, no i poznali mojego ojca, no bo wiadomo, że jak siedział, no to znał. No i zaczęli ubliżać, mój ojciec spokojnie, zaczęli bić. Mama dostała w twarz z otwartej dłoni, siostrę wykopał zbój na zewnątrz. Brat po prostu gdzieś się zwinął w kłębuszek, o 2 lata ode mnie starszy. Ja w wieku, wtedy miałem, nie wiem, z 9 lat, jak zobaczyłem, że kopię mojego ojca, to nie wiedziałem, jak zareagować. Rzuciłem się na plecy mu, no to mnie zrzucił jak psa. Ugryzłem go w nogę. I tak się mu wbiłem zębami, że on mnie kopał jak piłkę, a ja się nie dałem. Broniłem tego człowieka, który był klawiszem. Ale to był mój ojciec, to była moja rodzina. Gotów byłbym zrobić wszystko, żeby ich obronić. I tak się stało. W porę przyjechał jakiś tam patrol milicji wówczas. No i zrobili porządek po prostu. Ci, co uciekli, to uciekli, a reszta została za mordę zawinięta. Tak? Miejsce akcji jeszcze potrzebuje. Gdzie to się działo? No to się działo na Pradze. Ale w czym? W tramwaju numer 4. No to było, jak ja miałem 9, tak, no 9, 10, no 60 któryś rok, no. Trzeci, czwarty, nie wiem, jak zwał, nie? Lata 70. Tak, 70, 8, później, właściwie to 80. 80 ja pamiętam, bo no nie było nic, była bieda w sklepach, haki gołe, ocet, margaryna i tam jakieś inne rzeczy to czasami bywały. Natomiast jak była Wendland, to wiadomo, kolejki i tak dalej, i tak dalej. Ale w czym rzecz? Na bazarze Różyckiego, na bazarze na Polnej było wszystko. Od kawioru po pistolety. Można było kupić kawior, pistolet, zaopatrzyć się, co kto chciał. I ja widziałem grupę, jako małolat, grupę ludzi, która mnie przeraziła. To byli zbóje. Na tamte czasy to były zbóje. Grupa kręciła tak zwanego, nie wiem czy wszyscy się zorientują, bękla. Bękiel, czyli śmierć. Jeżeli ktoś przeciwstawił się grupie bękla, dostawał w michę, widziałem akcję na własne oczy, gość przegrał majątek jakiś tam w jego pojęciu, wypłatę i tam coś jeszcze. Słuchajcie, w pewnym momencie zaczyna reagować, mówi oddajcie mi kurwy kasę, nie? Na co jeden ze stojących obok, w ogóle niezwiązany, niby podchodzi, ja widzę, jak on bierze takie jedną trzecią cegły leżącej tam, albo przygotowane to było. Podszedł i bez żadnej żenady, jak trafił tego gościa w pysk tą cegłą, no to mało mu mózg nie wytrysnął. Zabrała go po prostu erka od razu, nie? Ale były takie akcje na bazarze Różyckiego. Tam się nie kupowało tylko ciuszków, tudzież pyzy gorące. To nie ta bajka. Tam była grupa, teraz to już pewnie pozamykali, pozabijali się między sobą. Ale na stadionie 10-lecia to samo kręcili.
I widziałem, jak idzie, czy to była już policja? Tak, policjant. Idzie policjant w patrolu. Bękel kręci swoje roboty, tak? No i podchodzi ten policjant do nich, mówi, dokumenty to tamto nie. No to jeden bandyta, którego znałem, pamiętam, jaką miał ksywę. Nie idźmy w te tematy. Bez nazwisk. Podchodzi do niego, wali gościa w łeb, czapka wyskakuje w powietrze, pies dostaje, policjant, przepraszam, dostaje kopa w dupę. I tamten mówi, wypierdalaj, Jasiu. Co ty tutaj podskakujesz? I Jasio, zanim ten radiotelefon, taki archaiczny wówczas, na owe czasy, to naprawdę śmieszna sprawa, zanim zawezwał tam grupę interwencyjną, no to już ich nie było, nie? Rosjanie, Białorusini, czy tam Ukraińcy, którzy w ogóle nie wiedzieli, nie znali realiów świata Pragi, ufali w to, że on pójdzie i wygra, nie? Jak zobaczył, że te kubki pyk, 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 pan wygrał 500, pyk, wypłacił, ten bierze w kieszeń, odchodzi. Hello, improwizacja do bólu, nie? On odchodzi, no to Ruski się patrzy, mówi, matko moja, jedyna 4 pensje, ma szansę ugrać tu za jednym obstawieniem. Obstawia i wygrywa, raz, drugi, trzeci, odchodzi oczywiście goły, bo taka jest, była zasada tego bękla. Goły w twarz, nie? I pamiętam, była taka akcja Ruski, no nieduży taki miał, ja wiem, z 1,60 m w kapeluszu, ale widać, że kozaczek. Widać, że działał w jakiejś armii, jednostce specjalnej. Wycofał się, bo matkę mu ogolili z pieniędzy. A on stanął, zdjął marynarkę, znaczy kurtkę. Postawił te dwie kraciaste torby. I pod kantorem stoi, a oni mówią, co? Bo on zaczął te matki odciągać. Zabrał je te worki i tak dalej. A matka nie, matka brnie dalej w utopie i mówi, oddajcie moje dzięki, nie? Wypierdalaj tam, oczywiście krzyczą. Jakie dzięki, nie? Kto cię widział? Co ty robiłaś, nie? No to ten Ruski wycofał, jak już ten odeszła do matki. Słuchajcie, odeszła gdzieś z boku, a oni do niego. No bo zaczął im tam ubliżać i tak dalej, nie? 5 bękla. Z bękla. 5 mam, no takich, hello, nie? Wszystkich zlał. Ten 1,60 m w kapeluszu sprał tak, że po prostu ryje otarli i poszli do domu, a ludzie mieli prawo. Taka była akcja na stadionie 10-lecia. Teraz narodowy. Nie? Każdy im źle życzył, tylko nikt nigdy się nie odważył. Nie, no skąd? To było nierealne. Na bazarze Różyckiego, na ciuchach dawnych i tak dalej, tam niektórzy na bęku dorobili się majątków. Znasz tą opowieść z drugiej ręki, czy widziałeś to? Ja widziałem to. Na własne oczy? Tak. Ja widziałem tego kozaka ruskiego. A skąd myślisz, że ten kozak miał z jakimiś tam służbami, czy z jakimś... Bo to było widać. Ja służyłem, ja miałem taki epizod w armii będąc. Ale było widać po czym? Po sposobie? Po sposobie ruszania się, ubiór, kozackie buty takie wojskowe. No i w ogóle sylwetka komandosa. Dla mnie to był komandos. Ja komandosów paru znam, bo służąc w jednostce w 9 cyrku łączności. U mnie adrenalina zawsze jest, była, jest i będzie na wysokich obrotach, bo ja to lubię. Ja po prostu lubię ryzyko, nie wiem, być może oddam ducha kiedyś tylko dlatego, że tak się dzieje ze mną, nie? Mnie to nie zraża, że ja mam w tej chwili 63 lata, ja się paru rzeczy po prostu nie boję. Im większe ryzyko, tym ja bardziej się angażuję. No i stanąłem tam, byłem gotów mu pomagać. Daję słowo,
Tylko oczywiście oni wiedzieli, że ja tam jestem częstym gościem. Byliby mnie zabili, gdybym stanął w obronie tego młodego Iwana, nie?